Siemaneczko, ziomeczki, jestem Stasia, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj jest to trzeci odcinek z serii Puchar Świata Widzów. Słuchajcie, ostatni konkurs odbył się w Planicy, jeszcze wcześniej w Kusano. I po tych dwóch konkursach prowadzi Max ze 132 punktami na koncie. Drugi jest w tej chwili Ciasto Kun, trzeci Kosmojanek i czwarty Tomek Balan. Te różnice są naprawdę niewielkie w czołówce, więc konkurs Willingen, który teraz obecny jest, będzie bardzo ciekawym konkursem. Zaczyna ten konkurs Carlsona. Warunki takie sobie, bym powiedział. Zobaczymy, jak sobie Carlson poradzi w pierwszym swoim skoku. No, zwycięstwo. No, jak dla niego sezon ten jest wręcz słaby, bardzo słaby. 46 punktów zgromadził. Podobnie jak Karski, który też ma 46 punktów na koncie. No, ten skok będzie trochę dalszy, jest to myślę 7,5, ale no, też nie jest to jakiś, bym może na skok. Adrian, który też ma 46 punktów na koncie, mamy trzech zawodników. Zekwo na miejscu 12. No, Adrian skacze zdecydowanie najdalej. No to lądowanie nie było jakieś wybitne, ale no, to są nawet dobre. 133,5 w tej chwili, 11 punktów przewagi nad, tym. Karski. Teraz pora na Stasia. No Stasio, słabo! Słabo, bardzo słabo. Ostatnie miejsce w tej chwili, no słabiutko. Stasio ostatnio w Planicy się dobrze spisał. No teraz słabo. Blumi. No Blumi skacze w zupełności dobrze. Będzie chyba drugi. Nie, jednak trzeci. Jest jednak za Karski. Kolega z radia teraz. Sezon dla niego jest przyzwoity. Radzi sobie w zupełności dobrze. Teraz mi się wydaje chyba, że za wcześnie trochę wyszedł z progu, ale będzie chyba za Adrianem. Nie, jednak jest przed nim. O pół punktu wygrał z Adrianem. Bartosz teraz. Z Luksemburgu, ale nie. To nie będzie chyba pierwsze miejsce, tak mi się wydaje. Nie. Będzie trzeci. Dokładnie, trzecie miejsce. O, no brakuje mu do kolegi z radia 7,8 punktów. I mamy jeszcze tam chyba 7 zawodników. Daniel. No, a radzi sobie też bardzo przyzwoicie. Uuu, ale ten skok niestety nie był dobry. Tylko 124,5 i w tej chwili miejsce 6. Trzecie do końca dopiero. Krystian. Szóste miejsce w generalce. Bardzo ładnie sobie radzi. No i teraz będzie chyba trzeci. Tak, trzeci. Jest za Adrianem i za kolegą z radia. No, kolega z radia dalej na prowadzeniu. Shadow Spring Girl. Teraz. Jak sobie poradzi? No chyba gdzieś będzie drugi. Nie, czwarte miejsce jednak. I teraz Tomek Bala. Zaczynamy już czołową czwórkę. Tomek, dobry skok. Troszeczkę zachwiane lądowanie, tak mi się wydaje, ale jest pierwsze miejsce Tomka. Z dużą przewagą nad kolegą z radia. I pora na trzech ostatnich zawodników. Kosmojanek. Uuu, Kosmojanek, świetnie. Potwierdza swoją dobrą dyspozycję. Oczywiście teraz pierwsze miejsce. Ciaste Kun, teraz z Rosji. O, Ciastek teraz odpalił rakietę. No to mamy nowego lidera, Ciastek Kun. I teraz Maksiu, lider Pucharu Świata, zwycięzca z Planicy. Jak sobie poradzi? No, nie najlepiej. Dopiero ósme miejsce Maksa. Jak na lidera Pucharu Świata to nie jest jakiś najlepszy wynik. Tak słuchajcie, wygląda wynik. Tak słuchajcie, wyglądają wyniki. Ciastek Kun liderem, no świetny skok, 140 metrów. Kosmojanek jest drugi, trzeci jest Tomek Bala, czwarty jest kolega z radia. I piąty zaskakująco Adrian, bardzo dobry wynik. Więc zaczynamy drugą serię konkursową. Zaczyna Stasio z Watykanu. No pierwsza seria dla niego nieudana. Podobnie jak w Puchar Świata, w którym też mu idzie bardzo kiepsko.
Oj, ten skok również nie był daleki. Wręcz króciutki, tutaj raczej bez szans, żeby nawiązać walkę z czołówką. Carlson teraz. Carlson raczej wchodzi Stasia. No, daleko, Carlson, bardzo ładny skok. 236 punktów to jego nota. Teraz Daniel. Te warunki są bardzo dobre. No, ale nie będzie tego. Nie utrzymał. A nie, jednak utrzymał. Mi się wydawało, że nie doleciał do tej linii, a jednak minimalnie jest przed. I teraz Blumi. No, około punktu K ląduje, ale w tej chwili miejsce trzecie, czyli no spadnie i to na 13 pozycję w najgorszym wypadku. Teraz Karski, pora na Karskiego z Azerbejdżanu. Ale błąd przy wyjściu z progu i krótko, niestety krótko. W tej chwili ostatnia lokata, no i Karski zakończy ten konkurs, no niestety z małym dorobkiem. Bartosz teraz. O, Bartosz, bardzo ładny, daleki skok. 139 metrów i teraz oczywiście jest na miejscu pierwszym. No i Max, no zaskakująco, dopiero ósma lokata. Lidera Pucharu Świata. Bo teraz będzie lepiej. No nie! Będzie chyba drugi. Tak jest, jest drugi Max w tej chwili. Shadow Springer. Teraz siódme miejsce po pierwszej serii konkursowej. Shadow Springy Girl. No, będzie na pewno nową liderką. To nie ma wątpliwości. 140 metrów w tej chwili. Krystian. Szóste miejsce po pierwszej serii. Czyli to miejsce, które obecnie zajmuje w generalce Krystian. No, niestety słaby stok. Słaby tenko. Szóste miejsce, czyli jest dopiero tutaj. Tu jest Krystian, czyli jest dopiero czwarty od końca. Spadnie stanowczo. No i Adrian. Tutaj jedna sensacja, no bo Adrian sobie słabo radzi. A teraz już tutaj piąte miejsce. Czyżby jakiś przebłysk Adriana? No ale chyba nie będzie prowadził ze Shadow Springer. A nie, jednak. Pół punktu. Kolega z radia teraz. Czwarty zawodnik po pierwszej serii. Kolega z radia, no nie, nie utrzyma tej swojej czwartej pozycji. Spada na piąte miejsce. Daleko. I Tomek Bala. Czołowa trójka. Tomek Bala miejsce trzecie. Bardzo daleki skok. Tomka Bali. No, chyba będzie drugi jednak. Nie, dopiero czwarty. Adrian Dlaj na prowadzeniu. I teraz Kosmo Janek. Drugie miejsce. Czy Kosmo Janek chyba jednak doleciał, tak mi się wydaje. Tak. I teraz Ciastek Kun. Czy wygra swój pierwszy konkurs w karierze? Ciastek Kun. Tak, wygrał swój pierwszy konkurs w karierze. 136,5 metra. Tak, słuchajcie, wygląda klasyfikacja. Tomek Bala szósty, Bartosz piąty, Shadow Springer na czwartym miejscu. Max na siódmym, kolega z radia ósmy, więc wyniki są naprawdę dobre. Więc słuchajcie, tak wygląda klasyfikacja. Ciastek Kun liderem Pucharu Świata, no proszę. Max spada na trzecie miejsce, drugi Kosmojanek. Czwarty jest Tomek Bala, piąty Shadow Springer. No tutaj Karski spadł na ostatnie miejsce w generalce. A więc to by było na tyle tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Do kolejnego.